Mimo że planowo tramwaj na Ramowice ma być gotowy w przyszłym roku, Zarząd Transportu Miejskiego już teraz przygotował projekt nowych tras dla komunikacji. I to jest propozycja obejmująca zarówno zmiany na liniach tramwajowych, jak i na liniach autobusowych. ZTM przygotował dwa warianty tras tramwajowych. W obu wariantach do przystanku Błażeja kursowałby tramwaj numer 3, który dzisiaj dojeżdża do przystanku Wilczak. W zależności od wariantu, drugą linią dojeżdżającą do przystanku Błażeja byłaby 4 lub 10. Jeżeli to 4 obsługiwałaby trasę na Ramowice, to 10 zostawałaby na pętli Połapska. W drugim wariancie jest na odwrót. To 10 dojeżdżałaby na Błażeja, a 4 zostawałaby na pętli Połapska. Natomiast tu z tych wariantów to na pierwszy rzut oka sensowniejszy wydaje się ten pierwszy. Wszystkie linie tramwajowe w każdym z wariantów w godzinach szczytów mają jeździć co 10 minut. Bardzo ważne jest, że w tej propozycji chcielibyśmy nieco zmodyfikować linię numer 3. Według propozycji tramwaj numer 3 będzie kończyć swój bieg na Placu Wielkopolskim. ZTM chce w ten sposób ułatwić pasażerom przejazd z Naramowic i Winograd do centrum miasta. No dokładnie, tutaj przejeżdża trójka, tak samo wie pan, żeby się jakoś dostać. Właśnie na przykład z osiedla pod Lipami tutaj, to jak znowu oni coś tam zrobią, oni coś tam jeszcze urząd miasta, jak coś tam wykombinuje, to już tak koniec nie wiadomo. Uważam, że warto połączyć tramwajem numer 3 dwie części miasta, prawda? Wiele ludzi właśnie tutaj z okolic, nawet Poznania, dojeżdża specjalnie na Franowo, żeby się przemieścić na drugą stronę miasta, często związane z pracą, przeważnie to jest, więc płynne komunikowanie się między dwoma częściami miasta jak najbardziej powinno być usprawnione i zauważone przede wszystkim przez miasto, żeby udogodnić pasażerom przemieszczanie się między dwoma częściami miasta. Obojętnie, bo są jeszcze inne tramwaje, więc czy autobusy, więc nie ma dla mnie problemu. Miasto ma również pomysł na organizację ruchu autobusów. Linie 144 i 146 pozostaną bez zmian. W obecnym kształcie pozostanie również linia 169. Zlikwidowana zostanie natomiast linia numer 147. Ta linia została wprowadzona kilka lat temu po to, żeby umożliwić przede wszystkim mieszkańcom Ramowic sprawny, łatwy dojazd do przystanków na linii PST. Po wybudowaniu pierwszego etapu linii tramwajowej na Naramowice do ulicy Błażeja ZTM zamierza zlikwidować także linię autobusową numer 151. Z tym pomysłem nie zgadza się radny Paweł Sowa. Dopiero jeśli powstanie drugi etap, czyli od Wilczaka do Garbar, wtedy można myśleć, co z tą linią ewentualnie zrobić. Do tego momentu ona musi funkcjonować, ponieważ uzupełnia ten układ. Do dyskusji nad zmianami w komunikacji miejskiej ZTM zaprosił 15 rad osiedli. Tomasz Wesołowski, Puls Dnia.